Hej, hej, hej! Witaj serdecznie w kolejnym odcinku przechodzenia gry LEGO Ninjago na 100% i dalej kontynuujemy w północ Ninjago City, więc dobrze, niech tak będzie. No i tutaj na początek pogadajmy z tym. Armadon mocno rozkręca branżę naprawczą. Albo aż za mocno, bo nie wyrabiam. Albo pomóż po prostu mi naprawić ten most, co? Budujmy ten most. Czyli myślę, że te monety, te pieniążki, to ja może i będę sobie poza odcinkiem zarabiał, jeśli nam się skończą na przykład. No bo jak widzicie, te rzeczy też trzeba robić. A właśnie za to dostajemy na przykład te mini zestawy, czyli trzeba dokładnie tak, więc okej. W takim razie idziemy dalej. Może w tym odcinku da się już całkiem ładnie, jeśli chodzi o tą lokację, rzeczy porobić. Zobaczymy, jak to będzie. No i tutaj jakiś kompas mamy obok siebie. Muszę prawie, że... swojego kurczaka. Więc nie wiem, czy to jest nasz cel misji, czy jak to wygląda, ale może po prostu podejdźmy sobie tutaj. I tak, jest to coś, czego potrzebujemy chyba. W takim razie... Mój drogi, złoty kurczak gdzieś zaginął w trakcie tego ataku. Pewnie go ukradł jakiś zawistnik. Albo smakosz. Możesz się rozejrzeć i go poszukać? Jest złoty i smakuje... No, znaczy wygląda jak kurczak. Przyjmujemy zadanie oczywiście. Więc musimy zniszczyć 5 takich stoisk, takich stoisk. W takim razie idziemy to zrobić, więc myślę, że nie będzie to żadnego problemu chyba. Więc jedno nam się chyba udało. Tutaj mamy możemy nacisnąć 5 i wskakać do góry. Jednocześnie zbywając kolejny złoty klocek, a więc całkiem ładnie. Czyli dobra, po prostu podejdźmy tam na szybkości, weźmy te wszystkie. Czemu mi nie zaliczyło? Halo. Nie zniszczyłem tego, czy jak? Aha, teraz dopiero mi się udało. Czyli muszę się tam wracać znowu. No okej, okay, no to nie trudno, ale mniejsza o to, w sumie to na spokojnie się za chwilę wykona. W takim razie... A to są kryniki, dobra, nieważne, to są kryniki. Okej, okay, mój błąd powiedzmy. Znaczy no, mój błąd. W takim razie wracamy się tam z powrotem i te trzy rzeczy jeszcze za chwilę zniszczymy, a później po prostu będziemy wykonywać kolejne złote klocki, więc myślę, że całkiem jakoś to przyjemnie pójdzie, a więc tak, trzeba w to jeszcze raz niestety zaatakować, albo stety w sumie, więc zapewne kurczak złoty będzie po prostu w ostatnim, niezależnie od tego, od którego zaczniemy, więc okej. No i te dwa jeszcze są właśnie gdzieś w tym kierunku, może na początku pójdę tutaj na, albo dobra, pójdę na dół, bo to w sumie jest obok nas. A to na górze jest gdzieś po prostu dalej, no i okej, czterowaty już tak jakby chudnik został zniszczony, więc jeszcze piąt, który jest właśnie tu gdzieś z przodu, po boku, z tyłu, no po lewej tutaj. I pewnie będzie misja wykonana, bo po prostu kurczaka znajdziemy. No i popatrzcie, jest złoty kurczak, a więc naprawdę ciekawa, ciekawa rzecz. Więc okej, kurczak po prostu znaleziony, więc trzeba się wrócić do naszego gościa i odebrać naszą nagrodę, czyli pewnie złoty klocek albo coś w ten deseń, albo może postać. Jeszcze nie masz mojego kurczaka? A, pomijmy to dalej. Czyli okej, udało nam się. W takim razie elegancko. No jak najbardziej, czyli tak, idziemy sobie dalej. Po prostu może teraz tutaj jakoś, bo widzę, że tutaj niby jakaś ścieżka jest, więc można by się tędy udać, czemu by nie. Więc już tym się teraz po prostu zajmijmy, no. O, elegancko. Ja to chodziło, powiedzmy, że tak, w takim razie świetnie. Można i tak, więc trzeba wykorzystywać grę czasami. Tylko popatrzcie, bo ja nie wiem, czy tutaj do końca zrobić, może wezmę sobie postać, która niby potrafi coś tam z prądem działać, tylko czy ona nam się tutaj przyda, to pytanie jeszcze moje na szybkości. Tak właśnie chyba nie do końca, jeśli chodzi o to miejsce. Więc może na przykład z innej strony coś byłoby trzeba zrobić, albo coś w ten desen, no bo chwilowo jak widzicie, to ja nie widzę nic, a niby na górę też da się wejść jeszcze. No więc okej, odpuszczamy w tym momencie tą rzecz i coś to potem po prostu się tutaj wrócę, a pewnie będzie trzeba, no bo to tak wygląda raczej na coś ciekawszego. W takim razie okej, czyli tutaj po prostu już byliśmy. Tutaj na górę też się wspinaliśmy, a więc nie ma sensu tam iść chyba ponownie. No to okej, zobaczmy, co my mamy tutaj dalej. Tutaj niby z przodu są te klocki złote i może to jakoś tędy sobie... A, to tutaj mogę sobie na tym skoczyć, więc idziemy coraz wyżej i coraz dalej. No i z tej strony, o, możemy sobie wejść tutaj na ten budynek, ale chyba tutaj nie bardzo co jest póki co. Więc idźmy w tym kierunku przeciwnym, czyli właśnie tak jak idziemy. I zobaczymy, co będzie właśnie w miejscu tym. A jest tutaj złoty klocek, a więc świetnie. Czyli to, po co tutaj przyszliśmy, mamy zrobione. Okej, elegancko. No jeszcze niby tędy da się jakoś przeskoczyć chyba, ale muszę pójść naokoło, bo niestety trochę mi się spadło do wody. Więc tak, tutaj widzę, że mamy do ugaszenia pożar, czyli to chyba będzie dosyć proste. Znaczy nie wiem w sumie, ale myślę, że tak być może, bo raczej powinniśmy potrafić taką rzecz po prostu zrobić. Niestety trzeba zrobić kilka razy pod rząd,
ale w sumie jeszcze raz będzie gotowe. A więc okej, poszedł wierzchołek powiedzmy. No i tutaj powinien być złoty kotek i dokładnie, dokładnie tak jest kolejny. A więc okej, kolejna postać, czyli tym razem... Aha, dwa miecze, szukałem całkiem i szukałem czegoś innego, ale okej, już wszystko jasne. W takim razie brama otworzona, można tak powiedzieć, i trzeba iść w tym momencie, no chyba po prostu. Dalej w takim razie już się tutaj udajemy i co tutaj mamy? Pewnie kolejny klodzek albo coś takiego będzie za chwilę, albo nic, no bo też istnieje taka możliwość, jak najbardziej, ale nie no, chyba za chwileczkę coś powinniśmy znaleźć tutaj, bo raczej tak pusto to nie powinno chyba być, co nie? A może jest? Nie wiem. No i popatrzcie, nic nie widać tak jakby w tym miejscu. Niby mogę iść jeszcze do góry, żeby mieć... Znaczy nie mogę iść do góry, ale... No minimapie mam tak jakby rzeczy wyżej, ale jak tam wejść, to tego też chwilowo nie wiem. Dobra, szukamy dalej w takim razie. Niby tutaj na tej wysokości powinny być te klocki złote, czy coś takiego. Tutaj mam tylko przejście przez rzekę. I da się udać kamerę w tej grze. Opcje, ustawienia... sterowania i tak, spójrz w lewo, w prawo, tak średnio, LLP, nie, L jakieś tam, dobra, może być, nie muszę tego zmieniać, aha, da się, dobra, to jednak zwracam honor, o, czyli tak, w ten sposób to można robić, o, tutaj mam, dobra, nieważne, czyli tak, ognisty, czyli właśnie ten, i sobie za chwilę to wszystko stopimy i zobaczymy, co da się dzieje, a tam jest ten klocek, dokładnie tak, więc kolejny, kolejny jest nasz, czyli całkiem ładnie to póki co w tym momencie idzie. Czyli tak, tam w tamtej strony chwilowo nie wiem co mogę zrobić. Więc patrzymy tutaj, a co jest na przykład w tym miejscu, bo tutaj też są te medale do zdobycia. I tutaj mamy podupadająca posiadłość i trzeba zdobyć 100 tysięcy, aby mieć właśnie trzy postacie. I właśnie złoty klocek zapewne. Wchodzimy, zobaczymy co tutaj będzie, rozegramy sobie te dojo. Myślę, że na pewno na tym nic nie stracimy, tylko jak już to zyskamy. I by się przydało mieć od razu złoto, no nie powiem, że nie. Dokładnie. Gotowy do sprzątania Ninjago? Jasne, nawet jeśli je przy okazji trochę zdemolujemy. A więc okej. No i mamy pierwszą falę, czyli po prostu to są takie walki i tak dalej, więc nie możemy ogólnie ani razu oberwać, tylko po prostu trzeba te combo jak najmocniej maksować, tylko coś jakoś nie idzie mi to w tym momencie, tak sobie patrzę na to, bo dalej jest razy 0. Aż tak trochę dziwnie, ale nie, dobra, jest razy 4, czyli wszystko jest elegancko, więc ja będę bił tylko tych naszych przeciwników, bo myślę, że to jednak będzie najlepszy pomysł. Kombat jest 6, a przy okazji właśnie będę zbierał te wszystkie monety i tak dalej. I to jakoś pójdzie, zobaczymy. Ogólnie jestem ciekawy, czy jak na przykład nie będę atakował, to mi te kombo zejdzie, czy po prostu będzie cały czas. Ale może być i cały czas, zobaczymy. Dobra, bijem póki co. Póki co walczymy do końca i tak dalej. Więc jeszcze by się udało, o właśnie takie coś, żeby te kombo się maksowało. O, ten mi niestety nie wyszedł, ale mniejsza. Razy 8, mamy 36 tysięcy, musimy zrobić 100 tysięcy. O właśnie, o to mi chodziło cały czas, razy 10. Dobra, elegancko. Więc już jak widzicie, idzie to całkiem ładnie. O, na całe szczęście mnie nie zaatakował, czyli kombo dalej stoi, znaczy dalej jest po prostu. Okej, trzech jeszcze, tylko cały czas tych. Widzę, że tak ładnie jest ich po końcu po prostu, bo nam nic, tak, bo nam tak jakby cały czas wszystko działa. Razy 12, elegancko, no jeszcze ten tutaj ostatni. No i mamy, nic się nie zepsuło, świetnie. I jeszcze chwilkę i będzie 100 tysięcy monet, czyli przynajmniej będę miał te trzy postacie, a więc to co chcę osiągnąć. Na 20 przeciwników. Nie no, to mi się podoba. To mi się podoba. Jak najbardziej oczywiście, tylko żeby ten mnie nie zaatakował. Bo będzie szkoda bardzo tego wszystkiego. Mam to, mam dalej, nic się nie stało. Mamy 100 tysięcy, jeszcze tylko 30 będzie max. Próbujemy. To jest dosyć łatwe do zrobienia w tym momencie. Jak mamy takie combo. O ludzie, jeszcze 10 tysięcy. A nie, 10 tysięcy to będzie złoto dopiero, tak? A nie, już mamy maxa, elegancko. I o to mi chodziło, w takim razie zawodowo. Dojo będzie wykonana, więc proszę bardzo, świetnie. Razy 18, ale tutaj pieniędzy wpada dużo. Bo to wszystko to są takie monety, mamy już 200 tysięcy ponad. Jak mamy razy 20, to się nie dziwię. No nie, dokładnie. Będę biegł tak w ten sposób, bo to popatrzcie, ładnie wszystko wychodzi. Mistrz setek. No i to mi się podoba. No i to mi się podoba, a więc elegancko jeszcze tylko jeden przeciwnik tam został do pokonania, który jest gdzieś pewnie z drugiej strony albo coś takiego.
kombo mi siadło. No wiesz, mniejsza, tyle ile chciałem mieć, tyle jest, więc elegancko to jeszcze nie koniec. O, no to szkoda w sumie trochę. Koniec żartów! Wyślę was na ulicę bólu. Bo bym mógł jeszcze tutaj trochę tego kombo domaksować, ale znaczy, no to chyba nas tylko pozdobywać, ale już mniejsza. Generał numer jeden, a w sumie nas tylko jeden, to pewnie tutaj dużo przeciwników nie będzie i tak dalej, więc już mniejsza o to, pokonajmy ją i zakończmy to wydarzenie. Z wynikiem naprawdę, jak dla mnie... I wy siebie nazywacie ninja? Jak ty obrywasz, a tak gadasz, no to nie wiem, kim ty jesteś. Dobra, co? Udało nam się. Myślicie, że mnie pokonaliście? No, w sumie tak. Więc jak widzicie, w eleganckim stylu, dojo wykonane, zwycięstwo jest nasze. Czyli świetnie. Mistrz podwładnych, świetna sprawa i chyba będziemy mieli wszystko tutaj zdobyte, czy jak to wygląda, bo w sumie nie jestem do końca pewien. Mamy złoty... Aha, czyli złoty klocek jest po prostu za przejście. Może to jakoś szybciej lecieć, bo bym nie chciał tego pomijać. No i tutaj mamy nawet typ słowny gry odblokowany. Aha, tak to działa. No i... złoty medal. Miałem ten lepszy przecież. Aha, jest. Nowy, aha, najlepszy wynik to znaczy, czyli złoty medal po prostu by był. No i są trzy postacie nowe, w sumie fajna sprawa takie coś. Mamy tutaj Lorda Gardemona w piżamie, może być. I lecimy oczywiście dalej, jak najbardziej. Mamy teraz w tym momencie generała numer jeden. Fajne postacie nam wpadają tutaj, jak widzicie. Mi tam się podobają, jak najbardziej. Okej, i co jest dalej? A dalej mamy jeszcze generał Dekini Armii numer 1. O, proszę, sam numer 1 praktycznie nam powpadały. A więc mi tam się podoba. No i to już mamy ukończone, więc przy okazji monetki. Ale fajnie, ale dużo. No i już powoli wracamy do tego momentu, w sumie rzuciliśmy, więc już powoli będziemy mieli niedługo kolejny poziom, więc też fajnie, bo ostatnio trochę wydałem na te budowle, w tym odcinku chyba 100 tysięcy i w poprzednim jeszcze 200, a więc właśnie trochę zeszło, ale myślę, że było warto, więc jak na razie jest bardzo fajnie, więc okej. No i tak, lecimy dalej, tutaj mamy to coś, co zawsze było, dobre, nieważne, więc sobie udajemy się tą drogą i jeszcze może w tym odcinku zdobędę te kilka tysięcy monet i będzie... I będzie to wszystko zrobione. Okej, pójdę może naokoło jednak, bo tutaj tak trochę to średnio wygląda. Mamy tutaj most zbudowany chyba, więc można iść. Już myślałem, że go nie ma i będą się znowu budować, ale całe szczęście. Na całe szczęście nie wiem, jak fakt, tutaj nawet chwilę ta moneta cały czas będzie leżała. Więc 4000 nam pozostało do zdobycia i będzie kolejny poziom, więc dla mnie jak najbardziej wszystko pasuje. Czyli okej. Idziemy w takim razie tutaj, no i niby na górze jest jakiś klocek złoty, tylko pytanie brzmi, gdzie tutaj jest na górze, gdzie tutaj na górze może cokolwiek być. Znaczy tutaj bardziej z przodu, ale no, wiecie, co mi chodzi. Dobra, przejdźmy może do początku po prostu tędy i nie wiem, co nam to da. O, może tutaj będzie ten klocek złoty, to ma sens jakiś, nie powiem, że nie. Zaraz o wszystkim się dowiemy. Okej, dobra, tędy nie mogę tu nic zrobić, tutaj... Też tak w sumie średnio. Więc no nie wiem, tędy... A no właśnie, do... A nie spadłem do wody. Skocząca małpa, odblokowany nowy złoty klocek. Aha, mam po prostu kolejny poziom. Dobra, fajnie. Tak, ten też jest już w wodzie. I ogólnie w wodzie to chyba nie widać nic za bardzo, bo indukować też pewnie się da jakoś, ale... Niby nam pokazuje, że to jest wyżej. Okej, no to dobra, idziemy dalej w takim razie. Wyjdziemy stąd znowu i pójdę szukać kolejnych rzeczy w innych miejscach. Żeby po prostu póki co iść do przodu, a potem będę się nad innymi męczył. Tutaj byliśmy, ale tutaj nic nie mogłem zrobić z jakiegoś powodu, więc trochę szkoda. Tędy mogę sobie przejść. O, tam niby ktoś jest w środku. Może da się mu jakoś pomóc, jak myślicie? Może i ta, ale może to raczej z innej strony, coś ten deseń. Więc okej, wrócę sobie kamerę lekko tutaj. Aha, jestem tu? Czemu jestem tutaj? Jak ja już tutaj byłem przecież przed chwilą. No dobra, tak widocznie ma być. Czy da się po tym jakoś chodzić tutaj? Czekajcie, nie da się tędy wejść. No to moment, trzeba się zastanowić, co i jak. Po chwilowo, o, patrzcie, jest, no i elegancko. Czyli dokładnie to, czego szukałem, można tak powiedzieć. A, tutaj na lewo, dobra. I okej, jestem co... O, no i fajnie, jestem co to jest wyżej.
No i tutaj już na pewno coś mi się uda zrobić, więc jak najbardziej na plus. Jak mi się tak, jest wyścig jakiś, popatrzcie, mam tutaj wyścig. Zobaczmy, tylko trochę mnie chce z tym tak jakby spadać. No i musimy mieć poniżej minuty, aby mieć złoty kropek. Okej, no to zaraz spróbuję to zrobić jak najbardziej. Tylko może najpierw coś tutaj jeszcze uda się wykombinować na szybkości. O, jest coś tutaj do zrobienia, więc budujemy. I zobaczymy co to takiego, bo jeszcze to jakaś postać jest do zdobycia z tego co ja zauważyłem. Aha, mamy tutaj takie... taką maszynkę, no i jest postać, a więc elegancko. Kolejna, więc mi tam się podoba. Zobaczmy kto to tutaj taki się ukrył nam w tym miejscu. A jest to mistrz sushi. Więc mi tam pasuje. No i okej, zobaczmy czy mogę stąd tak jakby już strzelić właśnie w tamtą taryczę. Za momencik, popatrzcie, całkiem ładnie te postacie już wyglądają. Już trochę ich tak jakby, no jest. Nie ten klawisz, ale myślę, że nic nie szkodzi, bo tym też da się strzelać, a więc dobra, tylko czy tutaj mam jakoś tak zwyczajnie się... No nie... Zawsze pech, jak widzicie, u mnie... O, jest klocek złoty, jak tam mam wejść? Jak się nutkuje, czekajcie. Kto z moich postaci powinien umieć nutkować? O, ta powinna umieć. A nie wiem jak. Ale dobra, przynajmniej wiem tyle, że klocek jest złoty w wodzie. No chwila, no. Jak to się postaci włącza, wybór postaci? Żebym ja wiedział. No patrzcie, jest klocek. Dobra, jakoś go zdobędziemy, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości przynajmniej będę pamiętał o nim. Bo jakoś nutkować się chyba powinno dać. Czy ja w tej grze nutkowałem? A może nie nutkowałem, może go jakoś trzeba wyłowić. No zobaczymy później. Jak na razie spróbuję sobie jeszcze raz tam wskoczyć. Ojej, na górę. Ojej. Tylko no, tak to mi wychodzi. Więc dobra, no i może tym razem się uda, to ogólnie trzeba, aha, to też się da spalić, no to jeszcze to zrobię przy okazji. Czemu by, o patrzcie, ten potrafi nurkować, dobra, czyli zaraz ten klocek weźmiemy. Tylko na początek skoczę, wezmę sobie to, skoczę tam, pewnie spadnę i przy okazji właśnie jak spadnę, to wezmę sobie tą kolejną rzecz, a tutaj możemy to właśnie budować i zobaczmy, co do takiego się tutaj ukryje, albo ukryło. A jest to trampolina taka chyba. Okej, okay, no to to fajnie wygląda. O ludzie. No dobra, czyli jestem trochę dalej niż chciałem być. A tu jest klocek taki. A w nim powinny być właśnie ładne pieniążki czy coś w tym razie. Nie takie ładne, ale... ale coś na pewno jest w miejscu tym. Tylko nie wiem jak to zrobić do końca. A podpalcie, okej, okay, no to wszystko jasne. I budujemy, zobaczymy co tutaj będzie takiego ciekawego. No coś musi być, bo to jest jakieś takie ciekawsze miejsce. O, kolejne... O, aha. Dobra. Aha, tyle zabawy, tyle w temacie. No dobra, zawsze to powiedzmy, że coś tam znaleźliśmy dodatkowego. Aha, drabina mi się zepsuła. Więc bierzemy ją jeszcze raz i może tym razem wskoczę. No co? No widzicie, przez nią przeleciałem po prostu. Aha. No okej, okay, bywa i tak. Czyli dobrze mówiłem, że spadnę, ale też mi się nutkuje ciekawym. No cóż, tak ma być widocznie. Czekajcie, jeszcze się poobracam może trochę. Czy tu w tej wodzie coś jeszcze jest? Teraz trochę do dołu bym chciał, o tak. Tak niezbyt widać już nic więcej. Więc okej, okay, kolejna próba. Kolejna próba, aby wziąć, aby wskoczyć znaczy się na tą drabinę. Może tym razem mi się powiedzie, bo byłoby w sumie dosyć fajnie. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy jak to... O, patrz, już to mi zniknęło. Aha, tak to działa. No dobra, to działa to tak, więc niech tak działa. Może właśnie z łuku będzie szybciej. Więc okej, okay, mamy to. Ustawmy się teraz elegancko. No i próbujemy skoczyć. No i w końcu mi się udało. Okej, okay, zawsze to tyle dobrego. I tam z przodu jest chyba złoty klotek. Dokładnie tak, tylko żebym tutaj nie spadł. O, nie spadłem. No i tutaj jest, no i tutaj chyba to wszystko. A więc w takim razie, w takim fajnym miejscu. Ja się z wami pożegnam. Jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. To już nie, trzymajcie, cześć!